bo to potencjalnie co, tak? Moment. Zdjęcie pod słońce. Nie wiem, czy będą kolory, nie wiem, jak wyjdzie. No ale to jest właśnie pierwsze ze świątyń. Dość rozległa. No i ładna. Świątynia Morza Mądrości poświęcona Buddzie. Trochę zakurzone te posążki. Ale tylko tu. Mały widoczek z jednego z tarasów. Tamy się dalej, ale ja chciałem pokazać coś ciekawego. To drzewko wracające z kamieni. Drapiemy się takimi słupkami. Gdzieś tam w ogóle wyżej. Nawet oskarżano o defraudację. Widok spod pagody tysiąca Buddów. Tysiąc Buddów dlatego, że są tu figurki właśnie w glazurze z wizerunkiem Buddy. Większość z nich nie ma głów, bo pracownicy, turyści je, że tak powiem, zdemontowali. To nie ściema. To już niestety na tym poziomie nie. No ale gdzieś tam wysoko jeszcze ocalały. No, tutaj byli też ambitni. Panorama Pekinu. Nie, za dużo światła jest. Nie wiem, czy to dobrze wyjdzie, czy nie. Natomiast jesteśmy w bardzo pięknym miejscu. Natomiast to przed nami, to jest ten duży budynek, to jest świątynia Królowej Słowenii. Bardzo piękny zresztą. Zaraz, ja tu muszę. Taki fajny chłopak. A z tyłu na przodu. Pokryta żółto, na żółto kaptowana w smoki i obłoki. A na życie ukazano kołdy i podnóżki. A ta budowla jest też dość oryginalna. Ponosi nazwę marmurowego statku. I faktycznie kształtem przypomina pływające tutaj obiekty wodne. Przejażdżka po jeziorze cesarskim wokół letniego pałacu. Udało mi się wyleźć na sam dziób statku mimo protestów Chińczyków. No ale widok stąd jest naprawdę bardzo fajny. To jest właśnie głowa statku. Tam w tamtym kierunku gdzieś płyniemy, jest ta wyspa. A tutaj kapitan Sadzawka siedzi.
właśnie serdecznie mimo płyniemy. Cesarzom żyło się tutaj całkiem fajnie. Przed nami wyspa, również z jakąś pagodą. Jest tam jakieś tam, nie wiem, kilkanaście mostków. Będziemy po tym przechodzić. A tam właśnie zespół świątyń cesarskich i pałac cesarzowej.